Nitrofan pod Podhaluzin, kozak z Naddonu, powstaniec styczniowy walczący na ziemi kieleckiej, będzie bohaterem tego odcinka cyklu Zapomniani Bohaterowie. Niewiele wiemy o biografii tego dzielnego kozaka. Wiele rzeczy. To są pewne domysły i sugestie. Witold Dąbkowski, który podjął się próby opracowania biografii Podhaluzina, Podaje, że Mitrofan urodził się w 1841 roku w stanicy kozackiej nad Donem. Miał mieć szlacheckie korzenie. Nie znamy z imienia jego ojca. Wiemy, że służył w armii rosyjskiej. Wiemy, że Polek pod Sewastopolem w czasie wojny krymskiej. Matką pod Haluzina była Polka z domu Borowska. Nie wiemy, do jakich szkół uczęszczał. Ale jakiej szkoły musiał ukończyć, skoro był w czartym pułku junkrem, czyli w przyszłości miał kandydować do oficerskiego stopnia. Ten doński kozacki pułk przez 4 lata stacjonował w guberni radomskiej potem jesienią 1862 roku powrócił w rodzinne strony wiosną 1863 roku zapadła decyzja o skierowaniu oddziału do Królestwa i włączeniu go w akcję tłumienia Powstania Styczniowego. Zanim padł Haluzin opuścił rodzinę, strony, spotkał się z matką. Najprawdopodobniej powiedział matce, że ma zamiar przejść na stronę powstańców. Matka pochwaliła ten zamiar i udzieliła mu matczynego błogosławieństwa. Ostatni raz widziała wtedy swojego ukochanego syna. Wiosną 1863 roku. Pat dociera na ziemię polskie i latem dezerteruje. Nie wiemy dokładnie, kiedy zdezerterował. Wiemy, że już latem zasilił powstańcze szeregi. Nie wiemy, czy brał udział w słynnej bitwie Michała Heidenreicha Kruka pod Żyżynem. Bitwie, podczas której Polacy zdobyli 200 tysięcy rubli, wzięli do niewoli 150 Rosjan. I zdobyli dwie armaty. To największe zwycięstwo odniesione przez powstańców styczniowych. Co sugeruje, że mógł brać w tej bitwie udział, to że po zakończeniu tej bitwy został awansowany na stopień porucznika. Ale być może awans nie miał związku z jego bezpośrednim udziałem w tej ważnej bitwie. Wkrótce po tym wspaniałym zwycięstwie Heidenreich przegrywa bitwę pod fajsławicami uragan bo taki przybrał pseudonim pod haluzi Przebił się na Ziemię Kielecką i wstąpił do oddziału pułkownika Dionizego Czachowskiego. Musiał mieć dobre referencje, bo nieufny Czachowski powierzył mu dowództwo szwadronu. Pat zaciera ślady, przybiera kolejne nazwisko Popow. Dlaczego? Był dezerterem. Miał świadomość, że jeżeli Rosjanie go złapią i będą wiedzieli, kim jest, czeka go kara śmierci. Jeżeli wezmą go za zwykłego Rosjanina, to znajdzie się pewnie na Syberii, ale uratuje życie. Szwadron, pod haluzina wyglądał bez zarzut. Jak wspomina jeden z uczestników tamtych wydarzeń, w swych granatowych mundurach z karmazynowymi wyłogami wysokimi, łańskimi czakami, każdy z łanów miał przy boku po dwa pistolety szablem, a na plecach sztucera w ręku lancem. Pod haluzin walczył pod dowództwem Czachowskiego. W bitwie pod Osiekiem miał wziąć do niej woli kilku nieprzyjaciół. W bitwie pod Rybnicą dwukrotnie szarżował na Kozaków. W kolejnej bitwie pod Wierzchowiskami niedaleko Jurzy, według części historyków, miał zostać ranny. Według innych w ogóle nie brał udziału w tym starciu. Potem pod Haluzi znalazł się w szwadronie przybocznym Józefa Hauke Bosaka, który dowodził powstaniem styczniowym na ziemi kieleckiej. Bierze udział w przegranej bitwie pod jeziorkami, potem dołącza do rozbitków, oddziały zostają odbudowane, ale 16 grudnia przychodzi kolejna klęska pod Bodzechowem. Tu pod Haluzin został ranny, jednak uniknął niewoli. Przedarł się do Galicji, trafił do Mielca, ale nie po to, żeby zakończyć swoją powstańczą walkę, ale po to, by na czele nowego oddziału. Wkroczyć na ziemię zaborosyjskiego i kontynuować walkę z rosyjskim okupantem. Generał Bosa 10 stycznia 1864 roku mianował go dowódcą szwadronu Olkuskiego. Oddział sformowany w wodzie tarnowskim liczył według jednych 60 szabli, według innych źródeł nawet 120 szabli. Znaczną część jego podkomendnych stanowili dezerterzy z armii austriackiej tym sporą grupę stanowili Węgrzy. 18 stycznia przekroczył Wisłem, stoczył potyczkę z kozakami, dołączył potem do oddziału Rotmistrza Krzywdy, jednak oddział, z którym związał są przyszłość, został rozbity 22 stycznia w bitwie pod Rozprzą, Koło Radomska. Jego dowódca ucieka do Galicji pod Haluzin. odbudowuje swój szwadron, odbudowana formacja liczy od 40 do 60. Konnych powstańców i rozpoczyna działania wojenne na własną rękę. Jak wspominają świadkowie, jego żołnierze przypominali jazdę kozacką. Umundurowanie zdobywano na wziętych niewolę kozakach. Jak pisze biograf pod Haluzina, Dąbkowski, kozacy dawali się uraganowi łatwo podejść, a ten po chwili przyjacielskiej rozmowy przykładał takiemu delikwentowi pistolet do głowy. Odbierał mundur. I odzianego je gacie Moskala puszczał wolno. Uragan miał też swoistą metodę sprawdzania lojalności chłopów. Po przejściu przez jakąś wioskę oddziału powstańczego przyjeżdżał udając rosyjskiego oficera i pytał się chłopów, czy byli tu powstańcy. Jeżeli któryś zaczął ze szczegółami omawiać wizytę powstańczego oddziału, natychmiast padała na niego na hajka i obrywał. Tęgie razy za to, że wysługiwał się zaborcy. Do legendy przeszła bitwa pod Daleszycami, gdzie pod podchaluzi, nękając, znienacka, maszerującą kolumnę wojsk rosyjskich zmusił ją do odwrotu 1200 żołnierzy rosyjskich zawróciło z powrotem do Kielc. Spektakularnym sukcesem bohaterskiego kozaka było również zdobycie pinczowa, gdzie przejęto kasę miejską. Niestety w kasie znaleziono zaledwie 11 rubli. Pod Haluzin walczył również w słynnej bitwie pod Opatowem 21 lutego 1864 roku. Bitwa bardzo zacięta. Została niestety przez powstańców przegrana. Ocalał Sklęski. Dołączył do oddziału kapitana Franciszka Bandrowskiego. Powstańcy, którzy ocaleli z bitwy... Schronili się w paśnie Jeleniowskim Gór Świętokrzyskich i tu zostali otoczeni przez Rosjan. Udało mu się wyrwać z okrążenia i przedarł się do Mielca. Tu go zastał stan wojenny, ukrywał się. Raz podczas wizyty austriackich żołnierzy ukrył się w krzakach agrestu. Austriacy kłuli lancami krzaki, ranili go, ale nie wydał z siebie ani jednego odgłosu jęku. I nie został zauważony. Pod Haluzin najprawdopodobniej miał zamiar wrócić do walczącej Polski, ale powstanie styczniowe upadło. Ukrywa się więc w Galicji. Najpierw posługuje się nazwiskiem Jan Zalewski, potem udaje obywatela tureckiego Mustafa Mahmuda Ochli, zmienia ustawicznie miejsce pobytu. Niestety wiosną 1865 roku zostaje aresztowany przez Austriaków. Trafia do więzienia w Tarnowie. Austriacy wydają go Rosjanom. Trafia do więzienia Kieleckiego. Tu bardzo szybko rozszyfrowano jego prawdziwą tożsamość. Trafia do więzienia w Radomiu. Próbuje uciec z konwoju, ale bez powodzenia. Staje przed wojenno-śledczą komisją. Przyznaje się do swojej prawdziwej tożsamości. Generał Karol Blażar mógł go powiesić. Przekazał jednak całą sprawę audytoriatowi polowemu w Warszawie. Śledztwo ciągnęło się 7 miesięcy. Wyrok zapadł dopiero 22 listopada 1836 roku. Śmierć przed rozstrzelaniem. Namiestnik Berg wahał się, co ma zrobić. Od upadku powstania minęły już bowiem dwa lata. Dlatego zwrócił się o decyzję do Petersburga. Jak się przypuszcza... Sprawa trafiła nie tylko na biurko ministra wojny, Minutina, ale także do cara Aleksandra II. W Petersburgu zapadła decyzja o wykonaniu egzekucji. Zawiadomiony Berg 30 listopada konfirmował wyrok śmierci. 4 grudnia 1866 roku o 10 rano w fosie aleksandrowskiej Cytadeli odbyła się egzekucja Mitrofana pod Haluzina. Berg raportował do Petersburga. Egzekucja odbyła się w porządku. Śmierć nastąpiła jednej chwili. Mitrofon pod haluzin. Zapomniany bohater powstania styczniowego był ostatnim rozstrzelanym uczestnikiem tego zrywu niepodległościowego. Jarosław Waszkiewicz w opowiadaniu Heidenreich włożył w usta bohaterskiego kozaka następujące słowa. Które miał skierować do polskiego oficera służącego w rosyjskiej armii. Że braci pozabijał, swoich Polaków pozabijał, to co? Gołąbku poruczniku. A jakbyś Ruskich pozabijał, to co? To także bracia. Wszyscy ludzie, bracia. Wszyscy na świecie. Zabijają, strzelają, wieszają, mordują, cisną, jedni drugich prześladują. Chodzi, bracia. Tak już na świecie urządzony. Niedobrze urządzone, a my na to nic nie poradzimy.